Cześć widzowie. Trafił się mi kolejny ciekawy pojedynek z graczem Lam, którego widzicie tutaj po prawej. Co prawda on zmienił niedawno klan, ale jeszcze niedawno należał do Prosto, więc tym bardziej się cieszę z tego, że udało się na niego trafić, bo poprzednie starcia no niestety nie wyszły dobrze, albowiem to nie ja zadawałem ostateczny cios. No dobra, lecimy. Tu ja na początku udaję, że go nie widzę, jestem zainteresowany bombowcami, po to, żeby go na siebie zwabić. Lam oczywiście próbuje na czołówkę, strzelając z ponad kilometra. Tyle tylko, że ja się na ten sposób to nie daję łapać. No i omijam czołówkę. Ale o dziwo, Lam zdołał na tej fosie naprawdę ostro wykręcić i ma okazję strzelecką. Niedużą wprawdzie, bo niedużą, ale zawsze. Dlatego byłem zmuszony do odpalenia klap. Tutaj zobaczyłem, że on w kolejnym przejściu za chwilę będzie mógł strzelać, dlatego dałem nurka mu pod brzuch przy pomocy lotek. I tu powtarzam ten sam manewr. Dzięki czemu on pudłuje. Tutaj skręcam moc silnika po to, żeby mnie grawitacja trochę wyhamowała w ruchu do góry. To niestety kosztuje mnie lekkie obrażenia w ogon od ostrzału lama, no ale byłem zmuszony to zrobić po to, żeby zacząć przeciwnika wciągać w Running Scissors wspomagany od czasu do czasu przy pomocy Hinery Komi. Tutaj przez chwilę działy się dziwne rzeczy, mianowicie samolot przestał reagować na stery. Niby wcisnąłem klawisz odpowiedni za ster wysokości do góry, a jakoś ten samolot, kurde, nosami podnosić nie chciał. No na szczęście zjawisko to trwało bardzo krótko. Tutaj rozkręcam wepa po to, żeby nos samolotu przesuwał mi się do przodu szybciej i dzięki temu, żebym miał okazję strzelecką. Lam widział, że będę mógł oddać strzał, dlatego machnął trochę lotkami i poszedł górą. Ale w kolejnym przejściu już niestety nie był w stanie uniknąć mojego strzału i dzięki temu wygrałem pojedynek. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do kolejnego. Cześć!